Rolnicy spalili trumnę przed KPRM. Interweniowała policja. Trwa wielki protest rolników w Warszawie. Manifestujący przynieśli pod kancelarię Rady Ministrów czarną trumnę, którą następnie podpalili. Tłumaczyli, że jest to symbol upadku polskiego rolnictwa. Chwilę później na miejscu interweniowała policja. Protest rolników w Warszawie. W środę o godzinie 11 w Warszawie rozpoczął się protest rolników. Strajkujący chcą m.in. ograniczenia nadmiernego napływu towaru rolno-spożywczego z Ukrainy, wycofania z założeń Zielonego Ładu oraz obrony hodowli zwierzęcej w Polsce. Rolnicy wyrażają swój sprzeciw się także w innych krajach UE. W sobotę kolejna tura negocjacji z rolnikami. Europejski Zielony Ład zakłada szereg wytycznych m.in. w kwestii rolnictwa, których należy przestrzegać, aby osiągnąć do 2050 roku neutralność klimatyczną w Europie. Wymaga on wprowadzenia bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę odbędzie się kolejna tura negocjacji z rolnikami. Umówiłem się z rolnikami na spotkanie w tym tygodniu, żeby zaraportować im działania, jakie podjąłem od naszego ostatniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie, przekazał. Spalona trumna na proteście rolników. Rolnicy zjawili się przed kancelarią Rady Ministrów. Niektórzy podpalali na miejscu opony i flagi unijne, a także śmieci. Wniesiona została również czarna trumna, która należy do stałego elementu rolniczych protestów. Dołączono do niej tabliczkę: rolnik, żył lat 20, zabił go Zielony Ład. Proszę Państwa, ta trumna symbolizuje wiecie co? Ta trumna symbolizuje upadek polskiego rolnictwa i upadek Polski. To symbol, panie premierze, mówili protestujący. Chwilę później została spalona. Według relacji Polsat News, w pewnym momencie jeden z manifestujących podbiegł do płonącej trumny i przeciągnął ją przez barierki. Policja zainterweniowała, doszło do szarpaniny.